Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem porównanie speed test, tak jak to nazywam, Motorola Moto Z2 Play kontra TP-Link Nephos C7. Motorola Snapdragon 626, 4 GB pamięci RAM na pokładzie. W Nephosie C7 mamy procesor od MediaTek MT6750, 2 GB pamięci RAM, szkoda, trochę mało. Ale zobaczmy, jak będzie, jakie będą różnice między takimi dwoma urządzeniami. Ich ceny oczywiście macie na dole, więc no dziel je trochę, to na pewno, więc dobra, lecimy. Sprawdźmy, czy mamy wyczyszczoną pamięć. O, w przypadku motki jeszcze coś tam zostało. W Nephosie czysto, jeszcze raz sprawdzamy motka, czysto, no to lecimy. Pierwsza z aplikacji, którą będziemy testować, oczywiście najpierw aplikacje, jak one się zachowują, jeżeli chodzi o później wywołanie z RAMu, później to samo w grach, więc lecimy. To pierwszy odpali, ten lepszy, więc zaczynamy. Allegro. Allegro, wygrana. Motorola. AliExpress, również dla Motorola. Na Fosie troszeczkę to trwa. Ceneo. Ceneo identycznie. Oczywiście oba telefony wpięte do Wi-Fi. Galerie. Galerie powiedziałbym, że tak samo. HBO Go. Kto będzie szybszy? I wygrana. Wygrana Motorola. No nawet dosyć widać było tą wygraną. Ipla. Ipla tym razem dla motki również. Jak dojadę PL. Jak dojadę szybciej na Motorola. No i ewidentnie widać to. Widać różnicę. Mapy. Mapy. Szybciej Motorola. Player.pl. Player dla Motorola. Nephos, no troszeczkę jeszcze coś nam doczytuje. OLX. OLXik. Motka. Pyszne.pl. Pyszne.pl. Również motka. Pizza Portal. Gdzie zamówimy szybciej pizzę? W Motorola. A kupimy aplikację, czyli sklepy, również szybciej Motorola. Spotify. Spotify, moi drodzy, również Motorola wygrała. Dopiero teraz mamy tutaj Tapatalk i Motorola. Nephos troszeczkę z tyłu. TripAdvisor. Czyżbym w Nephosie nie kliknął, czy tak długo trwa otwarcie? No niestety, tak długo trwa otwarcie, no. Tak długo. No nic, lecimy dalej. Nie zabijamy, nie zmieniamy. Tu idziemy tak i mamy następnie Twitter. Znowu jesteśmy w Motorola szybciej. Bach. Uber. Ubera odpalimy również szybciej na Motorola. Minimalna różnica jest. Nawet mogę powiedzieć całe zdanie. I jeszcze trochę i dopiero teraz. No. Wykop. Wykop. Mega szybko w Motorola. I YouTube. YouTube również Motorola. No dobra, widzicie, Snap 626 kontra MediaTek MT6750. No widać, co lepsze. MediaTeki no nie zawsze są takie fajne, jakby się chciało. A szkoda. Dobra, fajnie by było, jakby większość, nie tylko Snapdragony, ewentualnie jakieś Exynosy, Kiriny, a jeszcze jakiś MediaTek się trafił i jeszcze może jeszcze ktoś by zaczął produkować. Czym większa konkurencja, tym lepiej dla nas, tym bardziej dopracowane jednostki wychodzą. No chociaż patrząc ogólnie po smartfonach, to różnie to bywa. Dobra, a jak z pozostawaniem w ramie? Lecimy i sprawdzamy. Czyli tak, Allegro tu w ramie, mocce nie. AliExpress na odwrót, w mocce w ramie. Ceneo w ramie w Nephosie. Zdjęcia w obu przypadkach z ramu. HBO Go, tu w ramie, tu jest restartowane. Ipla, restart w mocce, tu w ramie. Jak dojadę w ramie? Tu niestety nie. Mapy w ramie? Tu nie. Że na przełom. Na raz jeden, raz drugi. Aż dziwne. Player.pl? No, player się w obu. Widać, że zrestartował. OLX tu w ramie? Tutaj niestety nie. Pyszne.pl? Pyszne.pl się zrestartowało wszędzie. Pizza Portal w ramie? Tutaj nie. Tu jesteśmy w ramie w obu przypadkach. Spotify tu w ramie. Tutaj niestety nie, ciemność widzę. Następnie TapTalk, tu jesteśmy w ramie, a tutaj nie.
TripAdvisor tu w ramie. A Motorola co? A Motorola se doczytywała. Twitter w ramie. Tutaj niestety nie. Normalnie się zgadali. Nie w ramie. W ramie, jak widzieliście. Wykop w ramie w obu przypadkach. I YouTube w pamięci RAM tu nie. No widzicie, no ciekawa sprawa. Prawie tak samo. Prawie, bym powiedział. Czy remis? No musiałbym to podliczyć, ale bardziej to tak wizualnie oceniam, więc ja bym tutaj zrobił mały remis, bo tam naprawdę loteria. Raz w jednym było odpalenie z RAM-u, raz w drugim i tak w kółeczku, więc no. Śmiesznie. Lecimy dalej. Zabijmy wszystko w takim razie. Więc widzicie, no jeżeli chodzi o apki, sprzęty, no bardziej lepiej wypada Motka z racji lepszego procesora, jeżeli chodzi o pamięć RAM. No mimo, że tu jest 2, tu 4. Te 4, no nie zaprezentowało się jakoś super. A szkoda. Lecimy. Następnie gry. Zobaczmy, jak będzie z odpalaniem gier. Sprawdzajmy. Asphalt 8. Kto będzie prowadził? Motorola. Nefos w tyle. Ale jak bardzo? Czekamy. No chwilę. Temple Run 2. Znowu Motorola. MediaTek się rozgrzewa w Nefosie. No i dopiero teraz dojdzie do końca ta animacja, aż mi się ekran wygasił. No, trudno. Subway Surfers. No i chyba znowu sytuacja będzie identyczna. Tak, już w Motorola słyszymy dźwięk aplikacji. Ja nie widzę jakichś dziwnych jeszcze reklam w grach. Ach, tak tylko powiem. Dobra, wygrana, widzieliście. Dead Trigger 2. Nie, na Motorola oczywiście. W Dead Triggerze szybszy będzie smartfon po lewej stronie, czyli Motorola. A Nefos dopiero teraz nam to wszystko dograł. Następnie Asphalt Extreme. Myślę, że nie ma co komentować. Widać? Ale no tak bez dramatu. Chociaż no jeszcze nie jesteśmy w grze w przypadku Nefosa, ale dopiero teraz. Mamy następny tytuł, czyli Unkilled. No tu myślę, że troszeczkę będziemy mogli poczekać z jednej strony. Domyślacie się, której? Ja myślę, że herbaty nie będziemy musieli wypić całej, no ale na pewno będzie trochę różnicy. To już z doświadczenia doskonale wiem. Ale zobaczycie, jak wiele. Jak wiele będziemy musieli poczekać. Motorola już jest w grze. A cóż z Nefosem? Nefos jak na razie. No cóż. Da się zestrzelić jakiegoś zombiaczka? Uda. Nefos dopiero teraz. Dwa headshoty i dopiero jesteśmy w grze. No troszkę trzeba było poczekać. No szkoda. Dobra, co my mamy dalej? Fruit Ninja. Chyba ostatni z tytułów, więc zaraz się dowiemy. Przy okazji jakieś maile przyszły. Ale dobra. I cóż, Fruit Ninja mówi nam, że już jesteśmy w grze w Motorola, a w przypadku Nefosa C7 dopiero teraz. Dobra, no tutaj widzicie, 626 lepsza opcja niż na pewno MediaTek 6750. A jak będzie z pozostawaniem w ramie? Sprawdźmy to szybko. Tu jesteśmy w ramie, tu mamy restart. Temple Run 2 w ramie, Nefosie widzimy, że restart. Subway Surfers. W pamięci RAM w Nefosie restart. Dead Trigger 2 w ramie, tu też w ramie. Asphalt Extreme w obu przypadkach w pamięci RAM. Unkilled w pamięci RAM. No w Nefosie musielibyście znowu tyle samo długo czekać. Byłoby to irytujące. I Fruit Ninja w obu przypadkach
Jesteśmy w pamięci RAM, więc no cóż, jak to widać? No wiadomo, dwie kwestie. 2 giga RAMu to jest naprawdę za mało aktualnie na Androidy. Ja bym unikał tego typu urządzeń z 2 GB pamięci RAM. To co mamy w Motce 4, tym razem spoko, ale gdyby było więcej, na pewno też byłoby dobrze. Dobra, jak dotarliście do tego momentu, więc znowu mała statystyka dla mnie. Napiszcie w komentarze pomidory, jeżeliście to usłyszeli, więc będę wtedy wdzięczny, że dotarliście i widzę, że dotarliście, więc czekam na pomidory w komentarzu. A cóż, no wiadomo, 2 telefony dzieli dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o wydajność, cenę i wszystko. Ale chciałem Wam pokazać, jak bardzo różni się topowa Motorola z Snapdragonem 626, 4 GB RAMu i powiedzmy średnio niskopółkowy Nefos C7 z procesorem MediaTek 6750 i 2 GB pamięci na pokładzie. Dobra, macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych dwóch smartfonów? Oczywiście piszcie tutaj lub też jakoś prywatnie do mnie na moich mediach społecznościowych. Ewentualnie macie też playlisty odnośnie tych obu smartfonów, gdzie możecie się o nich dowiedzieć więcej. No i cóż, tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę się przyda, komentarz dla statystyk albo pomidor. No i cóż, zasadniczo tyle. 2 smartfony. Myślę, że oba znajdą swoich fanów na pewno. Takie mam wrażenie. A właśnie Nefosik mi się nie chce włączyć, muszę go dziabnąć. No i cóż, tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!